Wszystkie powody, w tym dwa, o których Ci opowiem, przez które Twój biznes nie rośnie albo w przyszłości nie będzie się rozwijał, nie będzie wzrastał, związane są z klientem. Dlaczego? Dlatego, że jedynym źródłem wzrostu firmy, a więc i marki, jest klient. Nie ma innej drogi. Biznes zależy od ludzi, którzy kupują. Tak więc pierwszym czynnikiem, który sprawia, że Twoja firma i marka nie rośnie, jest to, że zbyt mało ludzi Cię zna. Zbyt mało ludzi wie, że istniejesz. To w zasadzie jest marketing, ponieważ marketing jako dziedzina odpowiada na pytanie jak. Jak dotrzeć do ludzi? Jak dotrzeć do potencjalnego klienta? Żeby sprzedawać cokolwiek, to ludzie muszą się dowiedzieć, że istniejesz, że istnieje produkt, czy też istnieje usługa. Musisz zdobyć ich uwagę, a w dzisiejszych czasach wcale to już nie jest takie proste. Oczywiście to, że ktoś będzie Cię znał, wcale nie oznacza, że kupi. Żyjemy w czasach, w których wszystkiego jest zbyt dużo. I my sami też mamy coraz mniej czasu, w związku z tym decyzje zakupowe podejmujemy bardzo szybko. I teraz przechodzimy do drugiego powodu, przez który Twój biznes nie rozwija się. Drugim czynnikiem jest to, że zbyt mało ludzi rozumie, dlaczego to właśnie Ciebie ma wybrać. I to w zasadzie jest branding, ponieważ jednym z najważniejszych pytań w dziedzinie, jaką jest branding, jest pytanie dlaczego? Dlaczego ktoś miałby Ciebie wybrać? Dlaczego ktoś w ogóle miałby zwrócić na Ciebie uwagę? I to jest najważniejszy czynnik, który ma związek z najważniejszym pytaniem z punktu widzenia strategii marki, bo strategię marki w zasadzie można sprowadzić do jednego pytania. Dlaczego klient ma wybrać Ciebie? Oczywiście, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba odpowiedzieć na szereg innych pytań, które ostatecznie doprowadzą nas do odpowiedzi. Tak więc wydawałoby się, że pytanie jest proste, ale niekoniecznie tak musi być. Niektórych przyprawia to pytanie o ból głowy. Dlaczego w tym zdaniu odnosi się do motywacji klienta? Po co miałby Ciebie wybrać? Po co miałby skorzystać z Twojego produktu lub usługi? W związku z tym musisz zastanowić się, jaki problem rozwiązujesz, jaką potrzebę klienta planujesz zaspokoić. Oczywiście musisz wiedzieć, jakiego klienta. I tutaj przechodzimy do kolejnego słowa w tym zdaniu. Dlaczego klient ma wybrać Ciebie? Musisz wiedzieć doskonale, kim jest Twój klient i dobrze go opisać. I to nie na takim poziomie demograficznym, ale na takim bardzo ludzkim poziomie. Pokazać, na ile dobrze go rozumiesz. Wyobrazić go sobie, zwizualizować, opowiedzieć o tym, jak on żyje, dokąd zmierza, co go napędza. I wtedy będziesz wiedział, gdzie takich ludzi szukać albo kogo konkretnie szukasz. I jak będziesz wiedział, jaką potrzebę klienta zaspokajasz, to będzie łatwiej znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego klient miałby wybrać Ciebie. No właśnie, i tu przechodzimy do kolejnego słowa. Wybrać. Wybrać odnosi się do tego, jakie Twój potencjalny klient, a wszyscy klienci są tylko i wyłącznie potencjalni, nikt na nas nie czeka. Nasze potrzeby są zaspokojone w taki czy inny sposób i Ty musisz klienta przekonać do tego, że Twój sposób być może jest lepszy. Tak? To jest część tej gry, robić coś lepiej, szybciej, mądrzej niż konkurencja. No właśnie, musimy wiedzieć, kto tą konkurencją jest, z czym my walczymy tak naprawdę. Powszechnie uznaje się, że konkurencje stanowią inne firmy, które robią mniej więcej to, co my. Ale to jest tylko część tej prawdy, ponieważ naszą konkurencją, a więc też źródłem pozyskiwania klienta, są również firmy, które robią inne rzeczy niż my, ale zaspokajają tą samą potrzebę. To też nie jest wszystko, tak? Bo dzisiaj największą być może konkurencją, czy też wyzwaniem, z którym się mierzymy, jest wszechobecny szum. Więc to wcale nie są firmy, które robią to samo, co my. To nie są firmy, które zaspokajają tą samą potrzebę, którą my planujemy zaspokoić, ale szum, przez który musimy się przebić.
A przebijemy się przez ten szum, jak znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego klient ma wybrać nas. Zastanowimy się, co tak naprawdę nas od konkurencji różni. Czym sprawimy, że ludzie zwrócą na nas uwagę? Bo co się stanie, jeśli klient nie znajdzie różnicy między nami, a tym, co on już zna? To prawdopodobnie pójdzie sobie dalej. Albo nawet jeśli dalej nie pójdzie, to zacznie szukać różnic między nami a innymi i może się zdarzyć tak, że jedyną różnicą między nami a konkurencją będzie cena. To jest najgorszy scenariusz, którego nikomu nie życzę.